W tym filmie przedstawię Ci wersję Angry Birds dostępną tylko na Messengerze i Facebooku bez zbędnego przedłużania. Zaczynajmy! A więc ta wersja nazywa się Angry Birds for Facebook Messenger i została stworzona przez firmę Cool Games i wydana przez Rovio 1 marca 2018 roku. Tylko na Messengera i Facebooka na urządzenia mobilne i komputery. Co najlepsze, w tą grę można cały czas zagrać. Jeżeli chcecie spróbować, to link macie w opisie. Wracając do filmu, ta gra korzysta z tekstur z Angry Birds 2, tak samo jak dźwięki i muzykę. Również jest mechanika z kartami z Angry Birds 2, za pomocą której możemy wybrać, jakiego ptaka chcemy wystrzelić. A skoro mowa o kartach z ptakami, to w samej grze jest 6 grywalnych ptaków. Czerwony, Chuck, Niebiescy, Bomba, Matylda i Terence jako nagroda za codzienne nagrody. A więc tak jak mówiłem wcześniej, możecie w tę grę zagrać z przyjaciółmi lub botami, ale rywalizacja nie polega na tym, kto zdobędzie więcej punktów, tak jak to jest w Angry Birds 2 na arenie, tylko na zupełnie czymś innym. A więc tak, każdy z graczy ma swoje świnie. Twoje noszą niebieskie czapki, a świnie przeciwnika noszą czerwone. I po prostu wygrywa ten, kto pierwszy zbije wszystkie świnie przeciwnika. Ale jest mały haczyk, jesteśmy w stanie zbić nasze własne świnie, co tylko pomoże przeciwnikowi wygrać grę, czego raczej chcemy uniknąć. Ale na szczęście mamy power-upy, które mogą nam pomóc, a są to Mighty Sling, daje graczowi lunetę na 5 minut, aby mógł lepiej widzieć, gdzie strzela. Ice Converter, zmienia pobliski materiał w lód. Stone Converter, zmienia pobliski materiał w kamień. Pick Swap, jedna niebieska i jedna czerwona świnia zamieniają się pozycjami. Peak Power sprawia, że daje niebieskiej świni tarczę, aby była bardziej wytrzymała. No i ostatni, TNT Drop, spuszcza z nieba TNT. To by było na tyle z tego filmu, przepraszam, że tak długo filmów też nie było na moim kanale. Pa!